Cześć, witajcie. To moja mała, skromna kolekcja safirasków. Kiedy się spotkaliście z takimi smoczkami słodkimi, małymi, no to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Te smoczki są bardzo cudowne i słodkie. I te są zamszowe. No i są bardzo fajne w dotyku. Chciałabym Wam przedstawić safiraski, jak się nazywają. Aronas, Nessie, Ninazu, Xabi. Tak one się nazywają. One są z serii z kryształkami. O, widzicie, ten. I ten. A ten nazywa się Xoan, jest z innej serii. One są w takich jajeczkach, które można rozpuścić w wodzie. One mają błyszczące skrzydełka. On się nazywa Xoan. A ja mam dla Was takie jajko i z Wami je rozpuszczę. Te safiraski przesunę na bok. To wygląda tak, jest podstawka. Ono trochę tak dziwnie pachnie. W tej podstawce jest kartka, jak się nazywają safirasy. Taka różowa, to jajko też jest różowe. No i ta kartka nam mówi, jakie są safiraski. Tutaj widać różne safiraski i jeszcze kartka obsługi. Ja myślałam, że to będzie pachnieć, ale nie pachnie. Tylko tak dziwnie najpierw pachnie, potem w ogóle nic nie czuć. I ta kartka obsługi mówi nam, że trzeba napełnić miskę wodą, potem wrzucić jajko i mamy safiraska. Ta woda jest ciepła. No i co, wrzucamy? Te jajko bąbelkuje. Widzicie, ono ma takie banieczki, się zabarwia woda. Rozpuszczamy dalej jajko. Już tutaj mocniej się troszkę rozpuściło. I czekamy, aż safiras się zrobi. Ja tu pomagam temu jajku się rozpuścić, by był troszkę szybszy filmik. To się rozpuszcza, to trochę trwa. Czekamy, aż się rozpuści. Jeszcze nic tu nie widać, żadnego kolorku. Czekamy. W tych takich zamszowych safirasach z kryształkami były też takie, o, takie karteczki. I co? Widać? Jeszcze nic nie widać. To czekamy dalej. Coś tu już widać. Takie niebieskie nóżki. Tutaj też fioletu troszkę widać. Zobaczy.
Może już będzie wiadomo. Jak to jest na pustym? Tak. To chyba będzie ten. Czekamy dalej, aż się rozpuści. O, już go widać. Zaraz go wyjmiemy i sprawdzimy, co to za smoczek. To jest taki smoczek, widzicie? I on jest... To Kasper. To jest Kasper. Wygląda tak. Ma taki jakby kryształ ogonek. No i tu części, które oderwane są, no to jeszcze się rozpuszczają tam. Tą wodę odsuniemy sobie na bok. No i pokażę Wam moją kolekcję jeszcze. Tego jeszcze nie miałam, Kaspera. Jeśli Wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia.